Witam wszystkich bardzo... Sorry, mój pies. Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Tak nieskromnie, Mroczne Opowieści to moja najlepsza seria na tym kanale, przynajmniej moim zdaniem. Uważam, że mi się udała i bardzo, bardzo lubię ją robić, dlatego chciałabym ją trochę rozszerzyć o treści niezwiązane z Wiedźminem. Bo przecież takie historie można opowiadać na temat książek, innych gier, filmów albo prawdziwego życia, tak jak to będzie dzisiaj. Chciałabym opowiedzieć wam o dwóch ludzkich, gadających gulach. Gadający gul? To tak jakby ogórek śpiewał, czy co? Więc coś tam będzie związanego z Wiedźminem, tematycznie. No nie bardzo, bo w tle będzie lecieć tylko gameplay z Wiedźmina, ale uwierzcie mi, że ta historia, ja po prostu się przy niej wybitnie bawiłam, jak ją pisałam. Znaczy się, ona jest prawdziwa, to się naprawdę wydarzyło i mam nadzieję, że wam się to będzie podobało. Oczywiście na kanale będą wciąż normalne filmy z uniwersum. Dobra, bo już się rozgadałam. Zapraszam na moje media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, Twittera i zaczynajmy. Dobrze, tak więc normalnie okradanie grobów dla nas może się kojarzyć niekoniecznie z kradzieżą samego Donata, ale tego, z czym go pochowali. Dlatego hieny cmentarne nie odkopywały jakichś biedaków pochowanych w zbiorowej mogile, a ludzi nadzianych o znanym, poważanym nazwisku. No bo takiemu biedakowi to co możesz ukraść? Może miał jakiegoś srebrnego zęba przypadkiem, ale poza tym to nic. Teraz już się tak rzadko robi, ale kiedyś wierzono, że zmarłemu się to całe złoto i klejnoty może przydać w zaświatach z różnych powodów, tak? Jednak w naszej historii ofiarami takich hien nie padały wcale osoby bogate, a najczęściej stare, schorowane i bez grosza przy duszy. Spytacie więc dlaczego? Na potrzeby ówczesnej medycyny, czyli dla pieniędzy, bo lekarze byli skłonni płacić ładny grosz za ciało dostarczone w dobrym stanie. Mogli wtedy przeprowadzać różnego rodzaju sekcje i uczyć się po prostu. Niektórzy lekarze i studenci sami chodzili na cmentarze, ale to było nielegalne i ryzykowne, więc dużo łatwiej było zlecić to komuś innemu. Ciała były niezbędne do rozwoju wiedzy medycznej i karier anatomów. Oczywiście to jest ze sobą powiązane, a jedyne legalne źródło w tamtych czasach to były ciała pozyskane od skazanych przestępców wskutek publicznych egzekucji, których było po prostu za mało. Duże zapotrzebowanie, mało ciał. Oj, problemy tamtych czasów. Jak mamy ten mały zarys historyczny z głowy, to czas przejść do właściwej historii naszych dwóch koleżków, Berg i Herr. Ta historia jest prawdziwa, dlatego jeśli kogoś odrażają różnego rodzaju zabójstwa, nieposzanowanie dla zwłok i inne kryminalne sprawy, to radzę wyłączyć. William Berg, bo tak brzmiało jego pełne imię, urodził się w 1792 roku w hrabstwie Tyrone w Irlandii. O jego dzieciństwie i młodości wiadomo tylko tyle, że pochodził z robotniczej rodziny i uzyskał dobrą edukację, ale że był z bardzo katolickiej rodziny, to został sługą prezbiteriańskiego pastora. Dla osoby wykształconej to nie jest raczej spełnienie marzeń, więc szybko znudziła mu się ta praca i spróbował swoich sił w innych zawodach, takich jak piekarz czy tkacz. Co ciekawe, te zawody również nie były dla niego i zaciągnął się do milicji Donegal jako muzyk. Podobno zajebiście grał na flecie. Taka ciekawostka. W ogóle do niego talent muzyczny to trochę będzie poruszany bardziej w dalszej, tej bardziej mrocznej części historii. W tym czasie był też sługą jednego z oficerów, gdzie poznał i później poślubił pewną młodą kobietę, Margaret Coleman. W każdym razie po rozwiązaniu tej jednostki został ponownie służącym, tym razem jakiegoś szlachcica i w tym momencie miało miejsce wydarzenie, które zmieniło jego życie. Otóż chciał on od swojego teścia uzyskać dzierżawę, ale doszło między nimi do jakiejś kłótni, awantury, która była na tyle poważna, że zostawił on swoją żonę i dziadki i wyemigrował na sąsiednią wyspę do Szkocji. Stwierdził, jebać to, on już nie chce być w Irlandii, radźcie sobie sami i po prostu wyjechał. Tam dostał pracę jako robotnik nad kanałem Union i poznał niejaką Helenę Dougal, wdowę o nieciekawej reputacji, bo wielu uważało, że była rozwiązła i rozpustna. W dodatku podobno miała dwóch mężów w tym samym czasie. Skandal. I jeden z nich mógł wciąż żyć, jak poznała Berka. Miała dwójkę dzieci, w każdym razie zostali oni parą i żyli jak małżeństwo, ale nie było im wcale łatwo, bo oprócz wątpliwej moralności i priorytetów, obydwoje mieli ogromne zamiłowanie do alkoholu. Ciągłe chlanie wywoływało w tej dwójce agresję i z czasem, pomimo głębokiej wiary i charyzmy, moralna osobowość Berka chyliła się ku upadkowi. Staczał się po prostu. Po jakimś czasie zamieszkali w Edynburgu, gdzie zamieszkali u drugiego z naszych protagonistów, czyli również Williama, ale Herr oraz jego żony Margaret.
Taka ciekawostka, że w tym czasie Berg prowadził działalność szewską w piwnicy, w której Herr trzymał osła, który był mu po prostu potrzebny w handlu. Nie wiem, czego to jest oznaka, ale czegoś na pewno, bo oni obydwoje byli po prostu dwa osły, nie? Ale to zobaczycie później. Jeśli chodzi o samego Hera, to był on w tym samym albo podobnym wieku co Berg i też pochodził z Irlandii, z tą różnicą, że miał on dużo trudniejsze dzieciństwo, bo dorastał bez jakiejkolwiek szkoły i właściwego moralnego wychowania, dlatego prowadził wędrowniczy styl życia. Według źródeł był brutalny i dziki, tak było napisane, a pod wpływem napojów wyskokowych był podobno nie do zniesienia. Jest między nim a Bergiem sporo różnic, ale też podobieństw, bo obydwoje pracowali nad wspomnianym wcześniej kanałem Union, ale nie ma żadnych informacji, żeby poznali się w tym czasie, wiadomo tylko, że poznali się dopiero w 1827 roku w Edynburgu. Jego żonie Margaret po śmierci poprzedniego męża został przypisany pensjonat, dzięki któremu Herr miał środki do picia bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek ciężkiej pracy. Poszczęściło mu się, no. Problem polegał na tym, że pijany chodził i tyranizował wszystkich naokoło, był brutalny, bił każdego, kto mu wszedł w drogę, a jego żona była równie skora do picia i kłótni jak on sam. Dobrana para. Jego żona Margaret sama pracowała fizycznie nad rozbudową kanału i można znaleźć informację, że była bardzo taka męska, była bardzo silna, butna i często chodziła w męskich ubraniach, by lepiej się wpasować. I w ten sposób przechodzimy do 1827 roku, do Tanner's Close, bo tam właśnie mieścił się dom Hera, gdzie dochodziło do tej całej masy zbrodni. W pensjonacie łóżko czy tam pokój wynajmował pewien starszy facet o imieniu Donald i niestety w okolicy świąt Bożego Narodzenia zmarło mu się. Tyle, że zanim zezgonował, nie zdążył zapłacić czynszu w kwocie 4 funtów. Pogrzeb był już w sumie gotowy, ale Herr wpadł na zajebisty pomysł, że skoro ten nie ma jak mu spłacić długu, to mogliby pójść i sprzedać jego ciało lekarzom, na co Berg po namowach przystał. No tak było. Wyjęto ciało z trumny i włożono do niej jako substytut korę garbarską i tak spreparowaną trumnę zakopano w ziemi. Ciało umieścili w worku i zanieśli na plac chirurgiczny, gdzie po prostu sprzedali je niejakiemu doktorowi Knoxowi za 7 funtów i 10 szylingów, co według internetu odpowiada dzisiejszym 430 funtom i 72 pensom. Mogłeś sobie za to kupić jedną krowę, albo 50 kg wełny, albo ileś tam pszenicy w tym ich śmiesznym systemie. Odpowiadało to też 50 dniom pracy wykwalifikowanego rzemieślnika czy tam handlarza, więc jak widzicie, bardzo się opłacało i widząc perspektywę zarobienia szybkiej kabzy, nasza dwójka przyjaciół postanowiła pójść o krok dalej. No bo przecież wcale nie trzeba było czekać, aż ktoś w pensjonacie wyciągnie kopyta, skoro można było do tego doprowadzić samemu, jeśli wiecie, co mam na myśli. Podobno podczas handlu zwłokami emerytowanego Donalda dowiedzieli się oni, że za świeże zwłoki można dostać jeszcze więcej. Nawet 10 funtów, więc zabijali zamiast chodzić na cmentarze i plądrować zawartość mogił. Panowie pewnie na grób dziadunia. W 1828 roku Herr spotkał starą, pijaną kobietę o imieniu Abigail Simpson, która przyjechała z jakiejś tam wiochy koło Edynburga po swoją emeryturę i puszki z żarciem. Była dla nich idealną ofiarą. Stara, słaba, wiecie. Więc Herr zagadał do niej, a następnie przekonał, by poszła z nim do pensjonatu. Tam zaczęła się libacja, w której udział brała cała czwórka plus ta starowinka. Pili whisky, Abigail opowiadała o swojej młodej, pięknej córce, nuciła piosenki z młodości, do czego przyłączył się nasz fileciarz Berg i nawet pani Herr odkupiła od niej tą puszkę z żywnością, za co kupili jeszcze więcej alkoholu. Nie wiem, nie pytajcie. Z racji, że była zbyt pijana, by wrócić do domu, została na noc, ale z jakiegoś powodu nie zabili jej. Jeszcze. Prawdopodobnie sami byli zbyt pijani albo po prostu stchórzyli. W każdym razie następnego dnia, jak obudziła się na strasznym kacu, to podali jej jeszcze więcej whisky i straciła przytomność. Wtedy zebrali się na odwagę, Herr przykrył jej nos i usta, a Berg położył się na niej w celu unieruchomienia. Tutaj jest ta część, gdzie nie za bardzo rozumiem po co, tak szczerze, skoro była nieprzytomna, ale może myśleli, że się obudzi czy coś takiego. Ciało włożyli do skrzyni po herbacie i zanieśli do doktora Knoxa, za co dostali równe 10 funtów, ponieważ zwłoki starej Abigail Simpson były świeże, a lekarz nie zadawał więcej pytań. Te morderstwo rozochociło ich na dobre i wszelkie wyrzuty sumienia, o ile w ogóle wystąpiły, zagłuszane były alkoholem i brzękiem pieniędzy. Co prawda Berg był religijnym człowiekiem i przykazanie nie będziesz zabijał obijało mu się w tej jego pustej głowie, ale wtedy po prostu pił, żeby zapomnieć.
bo mnie boli, nie? Kolejną ofiarą był ich lokator, młynarz znany Berkowi po prostu jako Joseph. Joseph bardzo się rozchorował i ze strachu przed utratą reputacji o ich pensjonacie przecież. Wiecie, kiedyś gorączka mogła być śmiertelna i choroby szybko się roznosiły, więc mogli dostać, nie wiem, słabe oceny na Google. Z tego powodu Harry i jego żona Margaret stwierdzili, że trzeba go usunąć. Zabili go tak samo jak panią Simpson. Berk położył mu poduszkę na twarzy, a Harry położył się na nim w celu unieruchomienia. Dostali za niego 10 funtów. Istnieją pewne plotki, czy też przesłanki, że oni sami rozpowiedzieli tą plotkę o chorobie i gorączce, by odwrócić podejrzenia przy jego zniknięciu i uczynić jego śmierć pozornie naturalną. Niby Berk twierdzi, że po zabójstwie Abigail zabili jeszcze jakiegoś Anglika chorego na żółtaczkę, ale nie zostało to nigdy potwierdzone, przynajmniej według źródła, z którego korzystam. Oczywiście link będzie w opisie. Ja sugerowałam się książką, która była napisana na temat ich życia. Ogólnie nie czytajcie na Wikipedii nic o tym, bo tam są bzdury napisane. Kolejną ofiarą była piękna Mary Peterson, uważana za kobietę tak zwanych lekkich obyczajów. Mary oraz jej koleżanka Janet Brown zostały zaciągnięte przez Berka z domu publicznego do domu brata Berka. Nie wiem w sumie czemu akurat tam, ale dobra. W dużym skrócie, Janet Brown, która piła mniej od Mary, ulotniła się stamtąd po jakiejś awanturze z żoną Berka, Helen, która dostała od męża w głowę szklanką. O tym kubkiem głowę 3,5 cm ścięte głowę mam. A upita do nieprzytomności Mary została brutalnie zamordowana. Janet wróciła później do nich i nieświadoma niczego znowu zaczęła z nimi imprezować, nie wiedząc, że w pobliżu znajduje się jej martwa przyjaciółka. Janet Brown przeżyła, bo została później zgarnięta stamtąd przez jakąś służącą, ale później szukała Mary. Powiedzieli jej, że zniknęła z wędrownym handlarzem, ale ta nie zaprzestała poszukiwań, bo była zrozpaczona utratą swojej przyjaciółki i dopiero jak wszystko wyszło na jaw, dowiedziała się, co się tak naprawdę wydarzyło. To musiało być dla niej straszne i pewnie biła się w piersi, że nie wezwała wtedy do tego domu policji. Teraz słuchajcie tego, bo to jest chore. Chore, chore, chore. Knox był tak zachwycony jej kształtami, że przechowywał jej ciało w spirytusie przez 3 miesiące i zaprosił nawet jakiegoś malarza, żeby je zobaczył. Nie wiem, czy ten malarz miał namalować to ciało, żeby on sobie mógł zachować na dłużej, wiecie, kiedyś nie było zdjęć, więc... Ale to nie wszystko. Jeden ze studentów rozpoznał Mary Peterson i miał pewne pytania. Chodzi o to, że widział on ją parę godzin wcześniej żywą jak nic, a jej nieskazitelny wygląd i ułożone w papiloty włosy nie wskazywałyby była pochowana, więc spytał, jak większość z nas by pewnie to zrobiła, skąd właściwie wzięli te zwłoki. Berk wymyślił wtedy chyba najgłupszą wymówkę, jaką w życiu słyszałam, bo powiedział, że kupił je od jakiejś starej baby. Tak po prostu. No tak było. Nie zmyślam. Ale najzwyczajniej to wystarczyło, bo więcej już nie pytali. Teraz przejdziemy do dwóch kolejnych ofiar, ale chciałabym tylko zaznaczyć, że nieścisłości w późniejszym zeznaniu Berka i generalnie taki brak zainteresowania ze strony przyjaciół i bliskich zniknięciem tych osób doprowadziły do tego, że bardzo ciężko jest wskazać, jak to się odbywało chronologicznie, dlatego możliwe, że kolejność zbrodni, o których opowiadam, jest nieprawdziwa. Wiem tylko, że to, o którym będę mówić, miało miejsce jakoś na początku ich kariery jako mordercy i hieny, bo jeszcze wtedy mieli uczciwą pracę. Harry przy rozładunku łodzi kanałowych, a Berk był szewcem, później już im się po prostu nie opłacało uczciwie zarabiać. Ta historia różni się nieco, bo pewnego popołudnia to pani Margaret Harry w trakcie swoich wędrówek napotkała na starszą kobietę i namówiła ją, żeby poszła z nią do domu. Jak to zwykle bywało, na stół postawiono whisky i zabawa trwała w najlepsze, choć Margaret oszczędzała się z wiadomych względów. Wlewała w starowinkę alkohol, aż ta upiła się do nieprzytomności i zaległa na łóżku, a gdy Harry wrócił do domu na obiad, to położył poszewkę na jej nos i usta, wrócił z powrotem do roboty i gdy wrócił wieczorem, była już martwa, po prostu się udusiła. Ciało sprzedali doktorowi. To było jedno z zabójstw, które Harry popełnił sam, ale Berk wcale nie był do tyłu. Nie wiem, może mieli jakieś zawody jak ten Gimli i Legolas w Władcy Pierścieni. W każdym razie Berk sam również zabił starszą kobietę w bardzo podobny sposób. Przyszła do domu jako lokatorka, dobrowolnie wypiła alkohol i gdy straciła przytomność, została uduszona w typowy dla nich sposób. To się do tej pory chyba nazywa berking. Ciało oczywiście zostało sprzedane i obydwie te kobiety wedle mojej wiedzy nie zostały zidentyfikowane.
Kolejną ofiarą była kobieta znana jako Efi, czy Ifi, nie jestem do końca pewna, jak to się wymawia. Ona, z tego co podaje książka, zajmowała się przeszukiwaniem jakichś gruzowisk czy innych spopielonych miejsc i stamtąd często wygrzebywała kawałki skór, które sprzedawała Berkowi jako materiał na buty. Pewnego dnia Berk zabrał ją do stajni Hera, które służyły mu za warsztat, gdzie pod przykrywką przypieczętowania transakcji biznesowej podał jej alkohol. Efi upiła się i zaspana od alkoholu położyła się spać na stosie słomy. Her dołączył do wspólnika, udusili ją i sprzedali Noxowi za 10 funtów. Obrzydlistwo. Spytacie, gdzie w tym wszystkim policja? Przecież ktoś musiał coś zauważyć. Otóż nie. Policja była tak samo nieświadoma jak reszta. Sam Berg był lubiany przez władzę i cieszył się dobrą opinią, co pozwoliło mu wykorzystać okazję i wyciągnąć jedną ze swoich ofiar wprost z rąk policji. Na pewno z was czytało albo chociażby oglądało ten serial z Dahmerem, gdzie on zrobił w sumie coś podobnego. Tak więc pewnego ranka Berg łaził sobie po ulicach Edynburga, gdy zauważył, że policja mocuje się z jakąś pijaną kobietą i próbują ją zaprowadzić do policyjnej celi, dla jej własnego bezpieczeństwa oczywiście. Berk pomyślał sobie... Tak w sumie to ona by się nadała, bo przecież połowa roboty jest już wykonana. No i zaoszczędzę na alkoholu. Podszedł do policjantów i powiedział, cytuję, pozwólcie tej kobiecie wrócić do swojego lokalu. Koniec cytatu. Skąd wiedział, gdzie mieszka? Nie wiedział, po prostu improwizował, a policjanci pomyśleli, że ją zna, dlatego chętnie mu ją oddali. Zaprowadził on ją wtedy do pensjonatu, gdzie została uduszona i wymienili jej ciało na 10 funtów. Następną, nie wiem którą już ofiarą, była wdowa o nazwisku Hostler. Musicie wiedzieć, że w pewnym momencie tej całej medycznej działalności Berg i Her pokłócili się o pieniądze, więc Berg wyprowadził się z żoną do innego domu, w którym to jako praczka pracowała właśnie pani Hostler. Po pracy Berg zaprosił ją na kieliszek whisky i rozpoczęła się kolejna z popołudniowych imprez. Hostler dużo wypiła i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę Home Sweet Home. I wiecie co? Berkowi się udzieliło, bo dołączył do niej. Cieszyli się, bawili się, no super impreza i dla obserwatorów z zewnątrz wyglądało to po prostu jako dobra zabawa. Oczywiście tak nie było, bo jak Hostler się tylko upiła, to do domu przyszedł Her i razem zabili kobietę, za którą dostali 8 funtów. Żeby tym łajzom było mało, tam było coś takiego, że ta kobieta umarła i zacisnęła pięść i w tej pięści miała 9,5 pensa. I podobno już po śmierci strasznie ciężko było im otworzyć tą rękę, ale w końcu im się udało i zabrali również te pieniądze. Berg i Her zabili też pewną pijaczkę Mary Haldane w dokładnie taki sam sposób jak zawsze, tylko że tutaj mamy mały plot twist. Otóż Mary Haldane miała córkę Peggy, która podążała śladami swojej zbłąkanej matki, czyli alkoholizm i życie w ubóstwie, wiecie o co chodzi. Pomimo tego miały one bardzo dobre relacje i córka szybko zauważyła zniknięcie matki, więc naturalnie zaczęła jej szukać. Ludziom zrobiło się ich szkoda i wielu udzieliło jej pomocy, aż w końcu pewien sprzedawca wspomniał, że widział Mary Haldane w towarzystwie dobrze ubranego Hera w drodze do jego domu. Niecodzienny widok, pijaczka i bogaty jegomość, więc nic dziwnego, że ludzie to zapamiętali. Peggy udała się do domu Hera, drzwi otworzyły jej żony naszej dwójki, które oczywiście wiedziały, że kobieta nie żyje, ale zaprzeczały jak tylko się dało i nawet zaczęły obrażać dziewczynę i jej matkę. Her słysząc to stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, bo cała ta sprawa może sprowadzić na nich kłopoty, jakieś dochodzenie czy śledztwo, więc zaprosił ją do środka z obietnicą opowiedzenia, co stało się z jej matką, a co stało się dalej, to już chyba powinno być jasne. Alkohol, zezgonowanie i zezgonowanie właściwe, że tak powiem, a później tylko skrzynia do herbaty i doktor Nox. W ten sposób matka i córka połączyły się po śmierci, co jest bardzo smutne. Ja nie potrafię pojąć tego, w jaki sposób te osoby tak łatwo upijały się do nieprzytomności w domu obcych ludzi. Może coś im dosypywali do tych drinków, albo oni naprawdę byli niezłymi gospodarzami. Teraz mówię do was w trakcie montowania i ja nie wiem w sumie o czym ja myślałam, ale ja wiem dlaczego oni się tak szybko upijali. Więc tak, życie w nędzy, niedożywienie, taka ogólna fizyczna słabość, oczywiście to ma ogromny wpływ na to, jak szybko jesteśmy w stanie się upić. A że oni często dobierali właśnie takich nędzarzy, wniosek nasuwa się sam.
tak? Poza tym tutaj w grę często wchodził też alkoholizm, czyli brak asertywności, niemożność powiedzenia nie, gdy już ma się dosyć. No i trzeci taki czynnik to jest to, że oni może stawiali po prostu dobry, drogi alkohol. I to było dla tych osób atrakcyjne, gdzie na co dzień tam pili jakąś tanią barbeluchę. Dziękuję, kontynuujmy. Może was nie zaskoczę, ale ofiar było jeszcze więcej i zawsze były to osoby starsze oraz naiwne, słabe pod względem ciała oraz umysłu i skłonne do picia alkoholu. W czerwcu 1828 roku Berg kręcił się po ulicach w poszukiwaniu ofiary. Już sobie wyobrażam takiego chodzącego predatora po ulicach. I nagle napotkał wątłego starca. Zatroskane oczy i twarz zdradzająca wieloletni alkoholizm wskazywały, że jest łatwym celem. Wabik zarzucony, już mieli iść na chatę, gdy nagle podeszła do nich starsza kobieta, prowadząca ślepego chłopca około 12 lat. Pytała o drogę do jakichś tam przyjaciół, których tam miała, czyli w Edynburgu, a szła piechotą z Glasgow, śpiąc gdzieś na poboczach czy w oborach, więc jej nieznajomość Edynburga i taka ogólna wrażliwość sprawiły, że Berg odprawił starca i zainteresował się tą dwójką. Kobieta szybko zdradziła, kim jest, bo mu po prostu zaufała. Pochodziła z Irlandii, a ten chłopiec był jej wnukiem. Był głuchy, niemy i najprawdopodobniej niepełnosprawny umysłowo. Berg skłamał, że wie, gdzie ci przyjaciele się znajdują i zaprowadził ich do pensjonatu, zadowolony, że uda mu się zdobyć dwa ciała za jednym zamachem, a w dodatku nikt ich nie będzie tutaj szukał. Po przybyciu jak zwykle na stole postawiono alkohol i kazano zaczekać, aż zjawią się jej znajomi. Nie trwało to długo, bo whisky szybko podziałało na zmęczony umysł tej biednej kobiety i w nocy została zamordowana. Chłopiec w tym czasie był pod opieką kobiet, które próbowały o niego w jakiś sposób dbać, żeby czuł się komfortowo, ale on pomimo swojej niepełnosprawności czuł, że coś jest nie tak i wyrażał na swój jakiś tam sposób niepokój, gdy babcia przez dłuższy czas nie wracała. Tych dwóch guli wstrętnych zastanawiało się, co z nim zrobić i chyba doszło między nimi do jakiegoś nieporozumienia z tego, co zrozumiałam. W każdym razie rozważali zostawienie go gdzieś na ulicy, bo przecież i tak by nie powiedział, co się stało, ale oczywiście nie. Ich pazerność i wygrało. Chłopiec przez całą noc był niespokojny, myślał, że babcia leży w łóżku chora i chyba bał się, co będzie dalej. Następnego ranka Berg wziął chłopaka do pokoju, gdzie przykryta prześcieradłami leżała jego babcia, posadził go na kolana i, jak to powiedział, złamał mu plecy. Wiem, okropne. Berg uważał, że to była ofiara, która najbardziej ciążyła mu na sercu i powiedział, że, cytuję, prześladuje go wspomnienie żałosnego spojrzenia z nadzieją w oczach ofiary, gdy patrzyła mu w twarz. Nic tylko wziąć i go jechać w ryj. Z jakiegoś powodu nie mieli już tej skrzynki na herbatę, więc obydwa ciała włożyli do osuszonej beczki na śledzie. Następnego dnia wydarzyło się coś dziwnego, bo gdy jechali z tym ładunkiem na wozie, koń Hera stwierdził, że nie idzie dalej i po prostu stał jak wryty, nie reagował na biczowanie i bicie przez Berga i Hera, a także tłum, który zebrał się wokół tego całego widowiska i pomagał dręczyć konia. Berg wtedy prawie się zesrał w majty, że tak powiem, bo tak naprawdę to owłosni zostali wykryci. Ciała zawieźli więc na innym wozie i dostali za nie 16 funtów, a ten koń, który nie chciał się do tego przyczynić, został później zastrzelony przez Hera w pobliskiej garbarni. Jak podają źródła, on nie chciał dalej iść, bo był wyczerpany i w złej kondycji zdrowotnej, ale czego się spodziewać po takich kanaliach? Że się koniem zaopiekują? Śmiechu warte. Żeby tego było mało, zaczęły pojawiać się pewne problemy. Wiecie, sąsiedzi widzieli, że coś jest nie tak. Oni wcale nie mieszkali w jakiejś porządnej dzielnicy, ludzie widzieli, że mają zamiłowanie do alkoholu, a jednak zarówno żony, jak i mężowie chodzili bardzo dobrze ubrani, lepiej niż zwykli ludzie w tej samej klasie społecznej, no i mieli pieniądze na te wszystkie libacje. Oprócz tego, Herr i jego żona Margaret chcieli pozbyć się żony czy tam kobiety Berka, Heleny, bo uważali, że nie można już jej ufać. Co mnie zdziwiło i czytałam ten fragment kilka razy, żeby się upewnić, ale Margaret zaproponowała zabicie jej samemu Berkowi. On najprawdopodobniej też przestał jej ufać, więc gdzieś mu to przeszło przez głowę, ale Berg w zeznaniach powiedział później, że ostatecznie się na to nie zgodził. Para Berków wyjechała na wakacje do Madison, do jakichś tam znajomych, ale gdy wrócili, wszystko się zmieniło. Chodzi o to, że zanim wyjechali, to Herowie mieli pewne problemy finansowe i część ich rzeczy poszła w zastaw, a kiedy wrócili z wakacji, to tamci posiadali już dużo kasy i swobodnie ją wydawali. Berg pomyślał wtedy, że Her chyba robi interesy bez niego i nie dzieli się należytą częścią pieniędzy, a co więcej
Ogo, że ten deal już wcześniej nie był zbyt sprawiedliwy. Przypuśćmy, że na sprzedaży ciała zarobili 10 funtów. 6 szło do Hera, a 4 do Berka, ale oprócz tego musiał on jeszcze dodatkowo zapłacić 1 funta żonie Hera za korzystanie z domu, więc zostawały mu tylko 3 funty. Berk skonfrontował swojego wspólnika, który wszystkiemu zaprzeczył, ale po wizycie u doktora Noxa okazało się, że podczas jego nieobecności Her rzeczywiście uzyskał zapłatę za ciało. No zdenerwował się jeszcze bardziej, wrócił do domu i po awanturze zaczęli się napijać. Zebrali się sąsiedzi, aż w końcu obydwoje padli ze zmęczenia i podobno Her przyznał się do oszustwa. Moim zdaniem oszustwa to nie był jego największy problem, ale okej. Wtedy Berg i Helen wyprowadzili się, ale po jakimś czasie znów razem zabijali. W trakcie jesieni Helen odwiedziła kuzynka jej byłego męża o imieniu Ann. Nie wiadomo do końca, czy mieli od początku złe zamiary, ale po kilku dniach Her i Berg napoili ją whisky i gdy ta już była nieprzytomna, położyli ją do łóżka. Berg stwierdził, że to Her będzie musiał ją udusić, bo najwyraźniej sumienie nie pozwalało mu zabić dalekiej kuzynki. Były pewne wątpliwości, jakoby pani Helen wiedziała o działalności swojego męża, ale umówmy się, jeśli się domyślała choć trochę, to teraz już musiała mieć pewność. I nic z tym nie zrobiła. Przed ostatnią ofiarą dla odmiany był mężczyzna o imieniu James Wilson i był to ogromny błąd ze strony naszych antagonistów. James Wilson był nazywany Duff Jamie i był takim lokalnym włóczęgą, którego wszyscy znali i lubili. Przypomina mi on strasznie Jątka z Wiedźmina 3, bo chociaż miał niedostatki intelektualne, to miał dobre serce i był ulubieńcem wielu. Podaję teraz cytat z publikacji na jego temat. Był cichą, nieszkodliwą istotą i nikomu nie wyrządzał żadnej krzywdy. Był takim prostakiem, że nie walczył, nawet gdy był bardzo maltretowany przez najmniejszych chłopców. Często obserwowano, jak mali chłopcy w wieku 5 i 6 lat stawali przed nim, podnosząc pięści, przygotowując się do walki i mówiąc, że będą z nim walczyć. Jamie stał bez ruchu, ze łzami w oczach, mówiąc, że nie będzie walczyć, bo tylko źli chłopcy walczą. Chłopcy wtedy zadawali mu cios, a Jamie uciekał i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym wam więcej opowiedzieć o tym mężczyźnie, bo to ciekawa persona była, ale czas goni, więc przejdźmy do meritum. Ale chociaż mam nadzieję, że udało mi się w jakimś stopniu oddać jego charakter i tą taką niewinność. Panowie Berg i Herb mieli się dobrze, dopóki atakowali jednostki, którymi świat się nie interesował, ale stąpali po bardzo cienkim lodzie, zabijając Mary Peterson i biednego Jamesa. Gdzieś na przełomie września i października 1800, nie? Tak więc gdzieś na przełomie września i października 1828 roku Jamie wędrował po Grassmarket i wypytywał wszystkich, których znał, czy widzieli jego matkę. Na jego nieszczęście natrafił na panią Her, która skłamała, że widziała ją, bo znajduje się w jej domu na Tanner's Close. Oczywiście, niewinny Jamie czy też James poszedł za nią i został ugoszczony przez gospodarzy alkoholem, ale sam nie był skłonny do picia, więc odmówił, jednak po jakimś czasie dał się namówić. Tymczasem pani Her wyszła do sklepu kupić coś do jedzenia, gdzie spotkała Berka i skorzystała z okazji, by zaprosić byłego lokatora na drinka. To była tylko przykrywka, bo oni chyba mieli jakiś umówiony sygnał i gdy ta, wiecie, niby przypadkiem nadepnęła mu na stopę, ten już wiedział, co się święci i co ma zrobić. Gdy Jamie już się upił i leżał w łóżku półprzytomny, pani Her jak zwykle wyszła, bo wiedziała, że dla własnego bezpieczeństwa nie powinna zostawać w domu, gdy to się działo. Gdyby ją złapali, nie miała nic z tym wspólnego. I powiem wam, że to później zadziałało na jej korzyść. Dobrze, tak więc Berg rzuca się na otumanianego alkoholem chłopaka, ale ten był silny i zdrowy pod względem fizycznym, więc od razu zaczął się bronić. Zrzucił go na bok i stanął na podłodze gotowy do kolejnego ataku. Berg był wściekły, rzucił się na Jamiego, który miał tyle siły, by wygrać pojedynek i nawet ugryzł go mocno w nogę. Przez cały czas Hern stał bezczynnie z boku, ale gdy tylko Berg zagroził mu nożem, dołączył do walki. Wiecie, Jamie potrafił poradzić sobie z jednym napastnikiem, ale dwóch to już było za dużo. Her powalił chłopaka i razem udusili go, zakrywając usta i nos. I teraz dwie ważne sprawy, które zadziałały później bardzo mocno na niekorzyść w rozprawie. Otóż Her zatrzymał przy sobie tabakierkę Jamesa, a Berg łyżeczkę do tej tabakierki. Co więcej, popełnili jeszcze jeden fatalny błąd, bo zawsze ubrania po zmarłych były niszczone, ale tym razem Berg dał jego ubrania swoim bratankom, które zostały później rozpoznane przez kogoś. Zresztą studenci z prosektorium rozpoznali samego Jamesa, a jego zaginięcie wzbudziło ogromne zainteresowanie społeczeństwa. Wybuchło ogromne poruszenie. Wiem, że to się ciągnęło bardzo długo, ale spokojnie, powoli dochodzimy do końca tej farsy. Ostatnią tragedią w Westport było zabójstwo niejakiej starowinki
Mary Docherty? Docherty? Nie jestem pewna. Która przybyła do Edynburga, by odnaleźć swojego syna. Wypatrzył ją Berg, który po krótkiej rozmowie zaprosił ją do swojego domu na śniadanie. Tak się składa, że najprawdopodobniej była to jakaś jego rodzina. Kobieta również pochodziła z Irlandii, a nazwisko Docherty nosiła matka Berka, zanim wyszła za mąż. Po pokonaniu pewnych przeszkód, wieczór halloweenowy, nasza czwórka i spokrewniona staruszka zaczęli popijawę. Hałas przeszkadzał sąsiadom i gdy z ciekawości zajrzeli przez dziurkę od klucza, zobaczyli Helen wlewającą pani Docherty whisky do gardła. Koło 11 nasza dwójka zaczęła się bić, w sensie Berk i Her, i próbując ich rozdzielić, pani Docherty upadła na ziemię. Żony wyszły z domu, a mężowie udusili starszą kobietę. Po raz kolejny popełniono fatalny błąd, bo jeden z nich zostawił ślad uścisku na jej gardle. To wygląda tak, że oni im dłużej to robili, to mieli więcej jakby odwagi i stawali się coraz mniej ostrożni. Jej ciało znajdowało się pod stertą słomy i następnego dnia zostało znalezione przez sąsiadów, którzy natychmiast zabrali się z miejsca zbrodni. Po drodze na schodach spotkali Helen i skonfrontowali ją w związku z tym, co zobaczyli. Normalne, nie? Chyba. Na co ta najpierw udawała, że pewnie ona nie wie, o co chodzi w ogóle, o czym wy mówicie, ale później błagała o to, by niczego nie mówili, oferując tam chyba 5 czy 6 szylingów. Po takich przepychankach w te i nazad pan Gray, czyli sąsiad, udał się na policję. Końce! Brawo! W tym samym czasie Berg i Herr zajmowali się organizacją przeniesienia ciała na teren posiadłości doktora Knoxa. Policja udała się do domu Berków, znaleźli zakrwawione prześcieradła i obydwoje mieli różne wersje wydarzeń, jeśli chodzi o to, co stało się ze starszą kobietą, plus w piwnicy doktora Knoxa znaleźli ciało martwej kobiety, dlatego zostali aresztowani. Tak w bardzo dużym skrócie, Herowi i Margaret zaproponowano zostanie świadkami koronnymi, na co oczywiście przystali i wszystko wygadali. Tak więc Berg i Helena stanęli przed sądem w Wigilię 1828 roku. Berg został skazany na śmierć, a Helen została wypuszczona, gdyż niczego nie mogli jej udowodnić. Ja wam mówiłam, że one zawsze wychodziły, jak to się działo, więc myślę, że to zadziałało na jej korzyść. Her. W ogóle to jest najlepsze, bo Herr za te wszystkie zbrodnie został uwolniony po kilku miesiącach od zakończenia procesu i opuścił Edynburg. Panie, tak się nie robi! Gdzie ta policja jest? Szukać chłopa! Później nie ma w sumie wiele informacji na temat jego życia. Berka powieszono samotnie na szafocie w Edynburgu przed 25 tysiącami Szkotów. Jak podano w książce Mroczne Archiwa o książkach oprawionych w ludzką skórę, Berka odcięto ze stryczka, a władze przekazały zwłoki doktorowi Monroe z Uniwersytetu Edynburskiego. Ciało zostało następnie wystawione na widok publiczny, szalone czasy, a następnie jeszcze przed publiczną sekcją zwłok wykonano maskę pośmiertną, rysunki i odlewy. Jeden ze studentów sporządził notatkę, mając za atrament krew Denata i tutaj będzie cytat. Te słowa napisano krwią Williama Berka, powieszonego w Edynburgu 28 stycznia 1829 roku za morderstwo pani Campbell czy Docherty. Krew pobrano z jego głowy 1 lutego 1829 roku. Do dnia dzisiejszego szkielet Berka znajduje się w Muzeum Anatomicznym w Edynburgu. Byłam kiedyś w tym mieście i jakbym wiedziała, że jest takie muzeum, to może bym się nawet przeszła. Cóż, jego maska pośmiertna oraz książka oprawiona w jego skórę, tak, dobrze słyszycie, taka mała książeczka właśnie została oprawiona w jego skórę. To również można oglądać w muzeum, chyba w innym. Knox oczywiście uniknął jakiejkolwiek kary, bo kierowana przez lekarzy komisja śledcza uznała, że jego czyny nie miały zbrodniczego charakteru, a wynikały z nieuwagi i braku staranności. No bullshit niezły. I to w sumie chyba tyle na temat tej historii. Ja kurczę, no wiecie, ja kocham Wiedźmina, ale te historie też mi się strasznie podobają i chciałabym, żeby to oprócz Wiedźmina był stały element na moim kanale, ale nie wiem, jak wy to przyjmiecie. Ewentualnie istnieje jeszcze opcja, żeby założyć drugi kanał, no ale po co, skoro już mam ten, tak? Oczywiście mam nadzieję, że rodzinom tych wszystkich zamordowanych osób udało się znaleźć, nie wiem, nagrobki, bo oni chyba później chowali te zwłoki po sekcji, tak mi się wydaje, tego nie sprawdziłam. Dobrze, życzę wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!